Proszę Państwa, no dzisiaj mamy... Już wszyscy mamy dzisiaj, proszę Państwa, jeszcze w 2014 roku. Zjadę naszą taką aerobikę. Ja ma, może w nogu, ma to coś, że ma za nas.
Okay, I'm gonna start.
ja dużo jest starych, to jest, nie wiem, świat stara, nie zadowoluje, że kurde, że to jest chodzą, że nie chcą ukończyć czasem i tam tego typu czasami. Grupowo, ja bym dziękuję, nie katolickie, to nie było ukończyć. Chodzi o to tak grupowo, los. Nie idź za tłumem. Zwieńczaj, nie idź za tłumem, to zwieńczaj, mówi ci śmieszny. Nie ma człowiek tam, tego postoje nie zrobimy, żeby dobrze zrozumieć, nie raz, a w grupie no to jest inny, no. No najlepiej może się zaobserwować w grupie, ale proszę nie przesadzać, bo po prostu trzeba mieć kontakt ze zborem dalszym. Ale tak, nic ten zbór może prawdziwy, jak oni śpiewają Alleluja. Oni też śpiewają Alleluja, ale przecież oni nie wiedzą, co to znaczy. Alleluja to znaczy stańcie jasno, stańcie i hawej, stańcie jasno. I wy to państwo w ogóle wiecie, że Jezus to jest Jehoszua, co znaczy zbawienie od jasno, zbawienie od Jehoszua. Jezus Chrystus. Także no, koniecznie udało mi się pokazać, że dużo jest młody w tych konferencji. Zapraszamy tutaj, jesteśmy w Warszawie, nie obyczaj. Długo będzie zaglądał, proszę Państwa, ale my chcemy pokazać, że w tym waszym kościele katolickim, a to Warszawa jest katolicka, jedynie z tym klasem, bardzo dużo jest młodych i oni są też rozpijani i nie wiedzą, co ze sobą robić. I teraz albo chce, albo tamto chce, albo zjada, albo sprawa. No i ta wala, która umarła w Ameryce Białej, tak właśnie zawsze mówi, że oni to w ogóle nie wiedzą, co stać, co w ogóle oczywiście, ale tutaj facet ślepy, że wyskakuje i chce przejść po prostu na normalnym świetle, tak wiecie Państwa. Ludzie głupieją, nie wspomniałem się za prędzie, ale są to chwilowe takie zaćmienia, proszę Państwa. Proszę uważać, proszę uważać. Także proszę Państwa, wykaczenia psychiczne plus schizofrenia. Wykaczenia psychiczne plus schizofrenia to obraz fałszywy kościoła, przecież spalizował się przez patriarchą. To nie jest prawosławny, nie jest normalnym, nie jest ewangelikiem, a ludzkim złym członkiem parafii. Jakie nasadzki są gdzieś tu jakieś parafii katolickiej? A że to jest jedna ta główna parafia, nawet pałac kończy się. Dalej widzą, to jest jedna parafia katolicka, no to przecież ona zgłaszała wielu znajomych miast radiowego. Nawet dawał po 100 złotych na taksę. Także ta 100 złotych dla papieża, kiedy nie miała, teraz jak wiem. Ja myślał, że te 100 złotych to będziemy tam ustawać parafia babcią i on będzie udawał na taksę. Może już jak to było chciało iść, już oni myśleli, że ma parafia błogosławić. Przestali się, żeby się spaszać. No dalej, oczywiście, ludzie by chciały tutaj uchadzka, zwłaszcza, bo była jeden z dziewięć dla ludzi parafialnych, no bo tu w Warszawie wszystkie te pysawki, to nie jest wydajnani. Rozkazał na pięciu Aleksandrowską, ja się tak. Była chyba najbliższą, można było powiedzieć, siostrę Lesję, przemającą dzwonnicę 70-metrową. Także Państwo sobie wyobrażam. Nie ma właściwie to dla prawosławia Warszawa, właśnie może i dlatego, że jest katolicka, ale teraz jest czwarta grupa, czy nowa się dzieje, ateistów. Czyli oni są leniwi, nie są obojętne, wszystko, nie chcą wierzyć, nie chcą wierzyć. No i teraz proszę Państwa, jeszcze śpiewa taki facet, no który nawet ładnie nazwał kolejny, proszę Państwa, bo za 5 zł parafii świętego Jana na Czarówce można było, proszę Państwa, kupić, można było kupić kolejny, żeby pan nie kredyta. No, ale on jest taki nudny, pan Rynkiewicz. I śpiewa fatalnie, pan Rynkiewicz. Także proszę Państwa, my zamierzamy kierunku oczywiście Rondania Prosty, ale tutaj jeszcze pochodzimy troszeczkę, pokażemy to kajowo, żeby tak bliżej parafii Franciszka. Tutaj mamy akurat przed sobą Franciszka, cała ta Franciszka, no i tutaj ścieżkami wychodzą, no i to co tutaj się dzieje w Warszawie, to to jest pierwsza ustawa na zawsze na bliżej. Czarówki, strajk, muszą się kawać, cipsy, gaz, ojciec, czarówki, chodnik się dzieje, no to za trudno wygra, witamy panią Czarówkę. Proszę Państwa, nie mam taką podobną do niej, a ta podobna też dla mieszka osiedli, chociaż wiadomo, że ona nie żyje, chociaż siedzi na francuskim cyrylotarii, przy restauracji cyrylotarii siedzi osiedla, proszę Państwa, wykucha od brązu, no i czeka na was, wszystko, co odwiedzicie, bo oni starzy, no. Dlatego nasza Radio Katolicka Europejska Ekstra, ta kontynuacja, proszę Państwa, psychologii, więcej pedagogiki i jest to radio edukacyjne, no dlatego, żeby przyszedł do wiedzą, proszę Państwa. Przecież jest księdza Kościoła, jest taki zwrot i to on występuje aż 62 razy. Narody poznają i poznają, że ja jestem Jehowa i poznają, że ja jestem Jehowa. Także przecież to pochodzi się tak powiem, to jest tańce, to katolicy tańce, a na zawsze robi kursu, pomiędzy Bogiem Jodrą, Gdańskim Katolacją, pomiędzy Janisokiem, Kozlajem, Gdańskim Krakowem, kursu, żeby głosić, żeby to jest dobra, żeby głosić Biblię. I tu nie chodzi o jakieś tam drogę samych rzeczy, chyba lalę pana Janisowa, firmy Orange, no bo teraz proszę Państwa, gitarnie, mówią młodzież. Są po prostu wpływem tych czerwonych takich pomarańczowych balonów Orange. A to, że za darmo, a to tak. Ale Państwo zobaczą, to nie jest tylko wygaduje, że panie dzieci, Żydzi pojawią to wszystko zniszczą, doprowadzą do zniszczenia. To prawda. Ten klimat jest przyjemny na Ukrainie. To nawet nie tyle, że jest przyjemny i na wojennym na Ukrainie. To jest spowodowane według jego przez Żydów. Mówi to sobie Tuska, chyba w Kiełbasa. No, chyba nie widzę, że wszędzie Żydzi siedzą, nawet samo Putina i tu w polskim rządzie wszędzie Żydzi siedzą. I teraz tak, wydaje nam się, że ci, którzy tutaj przemawiają w Radiu Maryja, że nie to, że są walczyć z tym Żydami, ale że po prostu proklamują swoje, głoszą jakby swoje, ale jest to przeciwko temu, co ci Żydzi propagują, głoszą działalność swoją złą, że prowadzą. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, bo tu dobrej myśli mamy, edukujemy, my pokazujemy, pokazujemy Państwu Pismo Święte, wersety z Pisma Świętego myśli, jest Pismo Święte, które Państwo nie powinniście znać, no ale wasza edukacja była taka, że albo różanie grzegorz, książeczka, żeby nabożeństwa, czyli że nie byczył kościół, katolicki, no ale widzicie Państwo, z tego wynika, że ludzie z Biblii, z Pisma Świętego nic nie wiedzą, są ciemni jak kabaka w rogu. Poza tym jest choroba schizofrenia, poza tym jest taki pęd, aby być, aby mieć, być, to znaczy dostęp do skorpalizowania, tylko jest sensie, na przykład jaśko, tak się zaklepił w tej swojej głupocie, wyzą się z logiki, wyzą się z mądrości, wyzą się z prawdy, no są biblijne, to wyzą się, no bo nawet jego nic nie powiedział, a jak słyszę Biblię, nawet jak samej Jezus Chrystus, no to widzicie Państwo, jak czerwona płatka na bytach.
ไม่ได้ก็ได้ครับผมอาจจะ
Ja, ale to jest.
que quiere pues es que se lo siente. En cuanto a ese país, ahora se ha de una cosa que no me dice que es un libro, pero como no se confía, ya que se ha de esa, a mí me da menos que me gusta, y a que hay un cuyo al sábado, que se ha de decir, ya hay dos sábados. Y que no me llega bien, pero es que se ha de decir, a como en un cinta, no, no, aquí, pero va a ser un misterio, que se va, pues llega, a ver, que me llega bien, no hay sábado que va a tener un alex, que va a tener un rusa, que va a tener un alex, que va a tener un alex, que va a tener un alex, Carlos ha chiesto sulle dire. Cosa fa vediamo fai fare verso, eh? Cosa ci stesse vano? Carlo, non riesco a spiegare sabe che cosa dice. Paolo sa una cosa sulla cosa. Vedi stesse ci sta per stare sotto questo. E poi vado a cercare. E va sacco. Carlo sa che posto la vante. Rivedere no, gente che cosa sarà questo sposo. Da quando che va. Vedi che voglio da dire ci muovi cosa sveglio. Bravo, che cosa dice fai? Cosa non ha già fatto la. Tutta cosa viene la gente che sveglia capisci che la. Dove dice anche scatto capallo. A casa in te versati vedo a paese. Che te la vita tu via tanto che fatto. Però lei no, 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 ma vince scatto che deve fare fatica la notte. Altra dance. Hans, no. Atari Thomas, I don't know. Hans,
Я так вот, как ты там садишь, это погода.